Cześć, witamy Was na naszym kanale. Oto maluszki z miotu B. Jak widzicie, w ogóle to jest wyjątkowy miot, nie? Ciągle śpią, nie? Nie brykają, ale na naszym placu zabaw, jak widzicie pewnie, pojawiła się pewna rzecz. A mianowicie... Przeszkoda. Tak, przeszkoda jest zrobiona przeze mnie. Jest taka lekka niestety i wywrotna z tego powodu na 100%, ale... Już jak włożyłyśmy to, króliki się zainteresowały i zaczęły przewracać, więc... O, zobaczcie, jak tamte się rozciąga. O, no, obudził się. Ale chcemy Wam pokazać, może spróbujesz któregoś tam pogonić trochę, żeby... O, tutaj może tutaj jeden... Widzę, że jest chętny. Chętny jestem do tego. No chodź, cichutko. Chętny. Ja przetrzymam. O, jest! Brawo! Weźmiemy królika podobnego do Ambar z miotu A 2017 roku. Tak, faktycznie ona też miała taką plamkę. No, dawaj. No dalej. Spróbuj, no nie szalej. No hop, hop, hop. Nie tędy. Hop, 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 hop. Nie chcę, tędy się wcisnę. No dalej. Pomiędzy tymi tymi. Nie chcę się chyba, bo... No dawaj, dawaj. No spróbuj. Nie, bo ona jest leniwa w ogóle. Taka po prostu nie wiadomo, nie? O co chodzi. No, to dobra. Czy tu... Nie, no wiadomo, oczywiście. Oczywiście, gdzie miot B przebywa? Piramida szczęścia. Jak widzicie. Wezmę jednego. No, zobaczymy tego. Ten tu chyba kubkę ze zwrażenia zrobił, ten rudy. Tam pod tą. No cichutko. Hop. No spróbuj. Wszystko zasłaniasz. Z tamtej strony musiała być. Tu kubka, nie? Poczekaj. O. No. Hop. Brawo. Brawo. Teraz bierzemy tego leniuszka, który cały czas tu leży. No zobaczymy. Tak, bo on tak przez to przeskakują, a przez to też przeskakują w ogóle. No jak to tutaj leży, to po prostu tak przeskakują. Tak, sobie tak, przechodzą. Spokojnie. Nie. Normalnie zamyka oczy od razu. Zasypia i... w ogóle. Wszędzie. Ten nie. Tutaj też. W kącie nie widać go. Za kulą jest. O. O co chodzi? No ta piramida jest po prostu cudowna. Piramida jak zwykle. O, widzicie. Trzy. Teraz maluszki. Trzy, nie? Ogólnie trzy. A co? Zainteresowałaś się? Takie słodziaki, nie? Z nami tutaj. Ojej, no patrzcie, jakie słodziaczki. Takie słodziaczki malutkie. To prawda. Ale naprawdę, powiem Wam szczerze, że ten królik, ojojojojoj, naprawdę przypomina... I kupę robi co chwilę. Tak, ale naprawdę przypomina Ambar z miotu A, naprawdę, 2017. I jest to królik mojej koleżanki. Ojeju. Pozdrawiamy Roxanę. Tak. No widzicie? Cały czas tam. Nie, no trzeba je wyjąć stamtąd, nie? No nie, one tam śpią sobie. I kupkują, nie? Tak. Oczywiście. Pod siebie, nie? No, oczywiście. No nie, no weźcie króliki, ruszcie się. Dawać. Widzicie, tutaj sobie przechodzą. Nie przechodzą, tylko je
Oj, oj, przepchałaś je. Już tutaj nasz ten. Abi! Wiem, że jesteś tutaj ciekawa, co tu się dzieje, ale weź. No, wszystko zrzucasz nam. Kamerę nam zrzucasz. Abi, przestań. Nie będę się teraz z tobą bawić. My tutaj oglądamy i... I nagrywamy dla was. O Jezu, wszedł tutaj malutek. No, jest tam... Abi jest zazdrosna, słuchajcie. My tu we dwie tak, jesteśmy. We dwie jesteśmy zainteresowane tym, no to on nas tutaj normalnie zaczepia. Tak, nie? Naprawdę. No niesamowite to jest, aż się wciska tym. W ogóle powiem wam szczerze, że jak puściłyśmy tutaj, zanim zaczęłyśmy nagrywać króliki, to po prostu wcisnęły się tutaj trzy do tej rury w ogóle i siedziały, nie? Naprawdę, siedziały jeden tutaj z dupką, drugi tutaj z dupką i trzeci tutaj w środku i naprawdę to śmiesznie wyglądało, nie? Tak. Ale widać, że te króliki normalnie tylko śpią i śpią, nie? Trzeba było wziąć miot A, to wtedy... No! O, miot A to tutaj... O jenny, to są dzikusy dopiero. Ej! A te to ciągle śpią tylko. O ten... jest zarezerwowany właśnie. Mój faworyt. No, pięknie wygląda. No, naprawdę. Takie plamki szare. Ciemne. No nie, no nie wracaj się tam. No nie, idzie no teraz normalnie. Co ty chcesz od niego? No patrzcie, no piramidę tworzą po prostu. Dramat. O. No i wcisnął się, nie? Normalnie. Dupsko, tylko widać. I na razie, nie? No i dobranoc normalnie. Dobranoc i tak jak tutaj, o, idzie tam hamak, no to one se tam, tu się tak wciskają, układają do snu. I one naprawdę tam cały czas są. Ale serio? Ileś razy można im otwierać ten hamak, do góry podnosić. I naprawdę one się za chwilę znowu ułożą i znowu w tą piramidę szczęścia się układają. I jak widzicie, miot B jest nadzwyczaj spokojnym miotem. No naprawdę. W porównaniu do miotu A, który tutaj wbiega i w ogóle robi zadymkę, także no ten podkład celulozowy lata w całej klatce, tak miot B, proszę bardzo. O, widzicie? No. To na razie, nie? Dziękujemy wam za uwagę. Subskrybujcie, łapkujcie, dawajcie dzwoneczka, żeby nie pominąć żadnych naszych filmów. I też komentarze. Tak, jeżeli chcecie, żebyśmy was pozdrowili w następnym odcinku. To piszcie w komentarzu. Hashtag Lobby Teddy. Tak. No, dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia.